Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszym gościem jest gość specjalny 6. edycji Częstochowskiego Festiwalu Podróżniczego za Horyzontem. Witam serdecznie pierwszego Polaka w kosmosie, pana Mirosława Hermaszewskiego. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mirosławie, znany jest pan przede wszystkim jako pierwszy Polak w kosmosie, ale czytając książkę Ciężar Nieważkości, dowiedziałem się między innymi, że pana życie jest również bardzo ciekawe, oprócz samego lotu w kosmos. I chciałbym zadać kilka pytań. Część będzie dotyczyła samego lotu w kosmos, a część tych rzeczy związanych z lotnictwem. Bardzo proszę. Dziękuję. Na początku chciałbym się dowiedzieć, co takiego w kosmosie jest. Mam tutaj na myśli nieważkość, co jest jakby największą zaletą, coś, co się najbardziej panu podobało, a coś, co jest najbardziej niedogodne, coś, co jest najbardziej uciążliwe w pana zdaniu. Tak. Nieważkość na ekranie wygląda bardzo interesująco. No bo ludzie, przedmioty po prostu latają w przestrzeni, poruszają się. Ale oddziaływanie nieważkości na organizm jest bardzo różnorodne i jest po prostu trudne. I dlatego kosmonauci przechodzą bardzo skomplikowane treningi, przede wszystkim układu błędnikowego i układu sercowo-naczyniowego. No bo w nieważkości, widzi pan, tak jak siedzimy w tej chwili, to serce moje pracuje i musi pokonać tą wysokość tego słupa hydrostatycznego, żeby dotlenić mózg. Prawda? A w nieważkości nie ma tego ciśnienia, a więc krew jest pompowana, że tak powiem, ze zwiększoną siłą do mózgu, do głowy. I wtedy, o, to jest fajne dla pań, zmarszczki się wszystkie wyrównują, ale jest uczucie takiego odwrotnego położenia, przewróconego, jak gdyby głową do dołu, jak to na trzepaku kiedyś przeżywaliśmy tego typu wrażenia. Nieważkość, ona się pojawia nagle. W momencie odstrzelenia od ostatniego stopnia rakiety, to jest dosłownie taki moment, czujesz, że gdzieś spadasz, jesteś w ogóle, nie jesteś, ale zmusza cię do tego pewna obowiązek, praca operatorska i zapominasz o tym, ale tak gdzieś tam czujesz, że serce bije, że mocniej i mocniej czuje się to pulsowanie tutaj w skroniach i jak gdyby głowa rośnie i za każdym uderzeniem przewraca cię do góry nogami. Po 15 minutach już wisisz na trzepaku. Wspomniał pan o tym, że szykując się do lotu w kosmos, przechodzi się wiele różnych testów, wiele ćwiczeń, między innymi huśtawka Hillowa, która ma na celu jakby ten błędnik. Tak, właśnie to, o czym mówiliśmy. I teraz mam takie pytanie, czy tego typu testy raczej mają na celu eliminację osób, które są bardziej narażone na to, czy raczej chodzi o to, aby przystosować się do tych warunków i czy na przykład to tego typu ćwiczenia pomagałyby na przykład w zwalczaniu choroby morskiej? Proszę pana, to nie tylko huśtawka Hillowa. Skoro pan mówi o treningach, to znaczy, że to już jest wyselekcjonowana grupa. I kandydatami do lotu w kosmos, ja jestem z okresu pionierskiego, jestem 89. człowiekiem, który zaznał uczucia nieważkości, a więc przeszliśmy określoną selekcję, mimo że to byli, jak powiadam, piloci samolotów odrzutowych, zaprawieni w rozumieniu przestrzeni, ale od kosmonautów wymaga się jeszcze bardziej wyrafinowanej odporności. I to, co pan mówi, to jest koareńskie, to są loppingi, to są obrotowe jakieś tam bębny, które, czy krzesła obrotowe. To właśnie chodzi o to, żeby wywołać jak największy dyskomfort. Ale ten dyskomfort podawany systematycznie powoduje wzrost odporności. Ale i tak nie zawsze to się sprawdza.
Amerykanie zrobią lepiej, bo dają farmakologię, czyli jakieś tam tabletki i goście sobie tam smykają. Wspominał pan też w swojej książce, że startując rakietą zauważył pan niepożądany kawałek metalu, który później zaczął się unosić. Jaki by to miało wpływ, bo wiem, że później była w związku z tym przeprowadzane dochodzenie, dlaczego to się znalazło. W jaki sposób to mogło zaszkodzić? Kiedy byłem w rakiecie, to było przeciążenie i to dość solidne. Więc tam nie mógł się unosić żaden obcy przedmiot. Zdarzyło się to, kiedy już byliśmy na orbicie, kiedy pojawiła się nieważkość, to wtedy gdzieś tam wypłynął taki zrąbek od wiertełka, jak to się nazywa, wiór. Ja go schwyciłem do kieszonki, włożyłem w skafandrze. On niczym nie zagrażał, ale kiedy po powrocie na Ziemię byliśmy na audiencji u generalnego konstruktora, tam wypytał różne rzeczy. Ja mówię, a ja to jeszcze mam taką, prawda, ciekawostkę. On to potraktował bardzo poważnie. Wiem, że tam prowadzono dochodzenie. No bo wie pan, gdyby taki element metalowy trafił gdzieś na jakieś złącza czy odkryte przewody, mógłby rzeczywiście troszeczkę zaszkodzić. Jest pan jak do tej pory jedynym Polakiem, który wszedł na orbitę naszej Ziemi, ale jest również Amerykanin polskiego pochodzenia, James Pawelczyk, który zawiózł na orbitę już w 1989 roku promem Columbia polską flagę, ponieważ też czuje korzenie polskie. Czy miał pan kontakt z tym astronautą? Chcę panu powiedzieć, że kosmonautów polskiego pochodzenia jest wielu. Chyba 5-6 Amerykanów. Rosjanie też mają, kosmonauci rosyjscy, polską krew w sobie. Wie pan, nie tylko Pawelczyk zabrał polską flagę, bo ja też zabrałem i to nie jedną. Zabrałem też płytę z nagraniem polskiego hymnu, także pewne elementy polskości były. Aha, nawet jeszcze miałem również nagrania Chopina, ponieważ uważałem, że takie polonika powinny się tam znaleźć. Tak, poznałem Pawelczyka, Parażyńskiego, Zamkę, no wszystkich Rosjan też znam bardzo dobrze. Utrzymuję jakieś tam kontakty sporadyczne, bo teraz życie jest takie, że ograniczyło nam kontakty. Ale bardzo się szanujemy, wymieniamy sobie jakieś tam życzenia świąteczne czy noworoczne. Lecąc do Gwiezdnego Miasteczka, leciał pan polskim samolotem PLL LOT Tadeusz Kościuszko i później w 1987, 9 maja, niedawno była rocznica katastrofy tego samolotu, a akurat wiem, że pan w tym czasie przelatywał nad Polską PZL Iskra i widział tą katastrofę. Wczoraj też dowiedziałem się, że pan znalazł jakiś kawałek tego samolotu. Czy tego typu rzeczy wpływają w jakiś sposób na psychikę? Wie pan, życie wnosi bardzo wiele ciekawych elementów, często zaskakujących. I faktycznie leciałem wtedy z Dęblina do Piły, pogoda była wspaniała. Takie lekkie zamglenie. Jak byłem nad Warką, widziałem, że muszę poprawić tam 2-3 stopnie w lewo i spojrzałem na Warszawę. Taka była zamglona, było widać tam zawsze dużo takich błysków od szklarni. Ale jeden błysk był jakiś inny, taki jakiś żółty i tak spojrzałem, on zaczął, widzę, rośnie i zamienił się w taki słup ognia i dymu w formie takiego grzyba jakby atomowego, przepraszam. Zacząłem wywoływać w Warszawie kontrolę, ale nie odpowiadali dość długo, dopiero po pewnym czasie. Ja mówię, że wybuch taki, mówię tu gdzieś w rejonie chyba Piaseczna. Później kontrolę się zgłasza, mówi, rok 50, my wszystko wiemy. Pojutrze się nie zadaje pytań. No, myślę, chyba tam jakiś zakład jest, Polkolor, może to, może coś innego wystrzeliło. Nie sądziłem, że samolot.
dopiero jak minąłem Skierniewice i przybliżałem się no już tak gdzieś na trawersie Bydgoszczy, to komunikat był, że to jest to. A ja narysowałem na kolonniku, co dwie minuty rysowałem, jak to wygląda, ten dym, jak się roznosi. Ale przestawiłem wtedy ARK na 225, radiokompas, na pierwszą Warszawę. Już tam słyszałem. Słyszałem też samoloty, które, śmigłowce, które tam podchodziły, zresztą kolega, kiedy doleciał na to miejsce, to słyszę takim głosem smutnym, mówi: tu nikt, mówi, żywy nie został. Tragedia, tragedia. Po latach niechcąco, widzi pan, zbierałem grzyby w Borach Tucholskich. Zobaczyłem jakiś metal w mchu. Podchodzę, patrzę, kawałek turbiny z łopatkami, to taka 1/3 tej turbiny, ale widać, że to rozerwana była, tak jak naleśnik rozciągnięty. Mówię: Boże drogi, tak, to nie jest od miga mojego, ani od SU, które znałem też. I zabrałem tę turbinę, oddałem do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, tam stwierdzono, że to jest od tego samolotu. Czyli te drogi gdzieś się przecinały, prawda? Bo... No wie, metafizyka to. To w takim razie chciałbym troszeczkę jakby nawiązać do dzisiejszych czasów i do pana życiorysu, bo no, można powiedzieć, że cudem pan uniknął śmierci, będąc dzieckiem półtorarocznym podczas tak zwanej rzezi wołyńskiej. Po tych wszystkich doświadczeniach, jak pan ocenia z pana z perspektywy to wszystko, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie, czyli wojna, a także to, w jaki sposób no, Polska na to reaguje, czyli jak się odnosi do wojny, chodzi o uchodźców. Jak pan na to patrzy z perspektywy tych własnych przeżyć? Wie pan, jesteśmy tutaj po to, żeby rozmawiać o kosmosie, nie o polityce. Ja nie jestem politykiem, nie chcę tego oceniać, ale noszę w sercu wielką zadrę. Cierń, który od czasu do czasu odzywa się. Jak można było strzelać do kobiety z dzieckiem, która uciekała? W tej tragicznej nocy wymordowali w sposób okrutny 182 osoby. Z mojej rodziny najbliższej 18, w tym mojego dziadka. Później ojca zabili. Mama została 7 dzieci, ale kiedy uciekała, widać było, bo to były, wszystkie domy się paliły. Jeden z nich krzyczał, właściwie to trzech było. Tak mama opowiadała. Stój ty tam i tak dalej. Ale uciekała. Taka sytuacja dodaje sił. Ale jest jeden z nich, podbiegł, dogonił i strzelił z karabinu w głowę, ale trafił niedokładnie, bo kula ślizgnęła się po skroni, rozerwała ucho, mama upadła nieprzytomna w śnieg. Ja, mnie przykryła jakby ciałem, ale zobaczyli krew, poszli robić robotę dalej. W jakimś czasie mama się zerwała i w sąsiedniej wiosce dopiero się, że tak powiem, ocknęła, co się dzieje. Tam ją znajome Ukrainki nawet okryły, bo była w jednej sukienczynie jakiejś tam. Ktoś tam dał kubek mleka, ktoś przywiązał ranę. Wtedy mama zrozumiała, gdzie jest moje dziecko. Nie puściły. Mówi, tam cię zarżną. Na drugi dzień tata, jak mówię, jeszcze żył. Poszedł szukać poległych. Znalazł dużo i gdzieś tam za domem, z daleka, na tym śniegu, koc zobaczył nas kraciasty. Tam byłem ja, przyleżałem na mrozie całą noc. Ojciec się strasznie ucieszył, ale gdzie mama? Ucieszył się, ale był pewny, że ja nie żyję, bo byłem blady, nieruchomy, pełno krwi. Ja też pomazany byłem tą krwią. Kiedy mnie wziął, potrząsnął, podobno otworzyłem oczy, powiedziałem: tata, si, si, to ogień się mówiło.
dzieci tak mówiły. I Bóg, no co tu tłumaczyć. Wtedy nie wiem skąd taka myśl, ale w każdym razie pojmał krowę, bo tam biegały te rozhisteryzowane zwierzęta też. Pojmał krowę, udoił mleka gdzieś tam do jakiegoś szaflika i w takiej chałupce, która się tliła, było ciepło, to tam mnie wykąpał w tym mleku, natarł szmatami. Chyba dlatego nie mam kataru, nigdy. Ale w sierpniu dopadli tatę w zasadzki, jak pojechali na pole coś zebrać. Mieszkaliśmy już w takim miasteczku tam obok, bo wsi to już nie było, ale pola były nasze. Wrócił do domu z kulą w sercu, w osierdziu. Po dwóch czy trzech dniach zmarł. Została matka z siedmiorgiem dzieci. Ile potrafiła nas wychować, wyżywić, od głodu uchronić. Nie pan, ja chyba codziennie przywołuję na myśl moją mamę, bo to jest wzór niesamowity. Ale ja myślę, że to każda matka w tak trudnej sytuacji potrafi tak zareagować. Może na co dzień ona robi problemy z jakichś tam małych rzeczy, ale w sytuacji ekstremalnej to macierzyństwo wtedy zwycięża. Dobra. Chciałbym się jeszcze Panie Mirosławie dopytać, bo no, w zasadzie większość życia związał Pan z armią, z wojskiem. To były też czasy PRL-u, gdzie ważne było właśnie życiorys, a wiem, że ojciec był podpułkownikiem Wojska Polskiego, część pod oficerem Wojska Polskiego, przepraszam. Część z rodziny, czy z Pana rodziny służyła w Armii Krajowej. Posiadali Państwo no, jakąś tam jakiś pole. No, chce Pan powiedzieć, że miałem niedobry życiorys. Tak. Czy to w jakiś sposób przyczyniło się, czy były jakieś z tego powodu dla Pana nieprzyjemne rzeczy w czasie na przykład wojska? Czy bał się Pan, że tego typu rzeczy może ktoś wykorzystać przeciwko Panu? No, chociażby gdy była ta selekcja do programu kosmicznego, czy wcześniej inne? Czy to w jakiś sposób miało wpływ? Czy ktoś... Proszę Pana, kiedyś wymagano tak zwanej czystości ideologicznej. Czterech braci mojego taty po wojnie pozostało w Londynie. Wujek Tadeusz całą wojnę pływał na błyskawicy i burzy. Marynarzem był. Antoni z armią Andersa był aresztowany, na Łubiance siedział za wojnę w 20 roku, ale za armią Andersa przeszedł cały szlak. Ciocia Władzia straciła męża w Katyniu. Przeszła też, opiekowała się harcerzami w armii Andersa. Zygmunt, stryj, przed wojną był konsulem honorowym w Tuluzie. Cztery bracia właściwie mojej mamy rzeczywiście służyło w AK i w 27 dywizji tej akowskiej, wołyńskiej. Czyli życiorys, ale potrafiliśmy milczeć. Nie przyznawaliśmy się. Mama jakieś wymieniała z nimi chociażby świąteczne kartki, to przez kogoś. Kontrwywiad śledził, coś tam wyczuwali, ale ani brat się nie przyznał, ani ja. Bo gdyby były jakieś wątpliwości, to nie bylibyśmy ani jednej doby dłużej w wojsku. Czy ja byłem złym obywatelem? Nie. Tak. Ale ja poczytuję sobie za honor, że pochodzę z małej wioski. Z tej wioski pochodzi dwóch generałów. Że moja mama jest matką trzech oficerów, w tym dwóch generałów lotnictwa. To się nie powtórzy. To się chyba nie powtórzy. To jeszcze na koniec
takie pytania dotyczące innych zainteresowań. Czy ma Pan oprócz lotnictwa i spraw związanych z kosmosem jakieś inne zainteresowania, może jakiś sport, czy lubi Pan na przykład oglądać programy sportowe? Czy jest coś innego oprócz lotnictwa? Czy to jest miłość jedyna? Tak, proszę Pana, w życiu pojawiają się różne etapy zainteresowania. W moim, że tak powiem, już wieku, wiesz, mniej tam biegam za piłką, raczej nie. Oczywiście śledzę sport, bardzo lubię siatkówkę, bo kiedyś dużo grałem też, lubię sporty zimowe, ale ja mam wnuki. I to jest moja miłość, wie Pan, w tej chwili. To jest wielki skarb. I człowiek właściwie to, czego w życiu dokonał, to chce im przekazać, żeby one były w jakimś sensie dumne ze swojego dziadka, tak jak ja jestem dumny z mojego taty, z moich stryjów, z moich wujków, no i oczywiście z mojej mamy. Tak już na sam koniec, czy, ponieważ jesteśmy w Częstochowie, czy ma Pan jakieś wspomnienia związane z naszym miastem, jakieś szczególne? Już tak na sam... Wie Pan, mama zawsze mieszkaliśmy pod Wrocławiem. Mama zawsze mi obiecała, że ja Cię kiedyś zawiozę do Częstochowy. Pojedziemy do Częstochowy. I tak ja żyłem tą nadzieją, ale mama była bardzo zapracowana. No, dawniej taki wyjazd to był kosztowny, to nie to, co dzisiaj. No i nie udało się mamie zrealizować tego. Ja już później sam byłem i kiedy zwiedzałem Jasną Górę, klasztor, to wszystko, to zawsze sobie przypominałem. Szkoda, że tu nie ma mojej mamy ze mną. Przeżyłem ten moment przekroczenia tej bramy. Przeżyłem każdą rzecz, każdy element, każdy ten cud architektoniczny. Bo Częstochowa to jest takie serce Polski. Każdy wie. A wie Pan, że mamy Częstochowę też i w Stanach Zjednoczonych? Tam też jest dużo polskości. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Serdecznie Panu dziękuję i mam nadzieję jeszcze kiedyś do zobaczenia. Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo.